Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do komentowania nagrania, do udostępniania, do lajkowania, albo do unlajkowania, albo do wspierania nas na patronite.pl. Jak masz ochotę wystąpić i chcesz się podzielić swoją historią, swoim doświadczeniem, to zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy jest podany w opisie tego odcinka. Można mnie znaleźć również na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Na Instagramie mnie znalazłeś prawie, do Wojtku. Zgadza się. A Wojtek przyjechał z Trójmiasta, z Gdańska? Zgadza się. Aczkolwiek zwiedziłem kawał Polski, bo jestem z Podkarpacia. Jesteś z Podkarpacia, mieszkasz w Gdańsku. Zgadza się. A w międzyczasie była Warszawa 7 lat i Kraków 7 lat. No to jesteś takim obieżu światem prawdziwym. Cały czas na północ. Zobaczymy, co będzie później, ale zanim zaczniemy rozmowę, dobrze, to ja prywatną rzeczą, bo chciałem się czymś pochwalić. Właśnie się ukazała książka, którą napisałem wspólnie z Małgorzatą Serafin, którą pewnie część z Was zna z programu Farmowanie Życia. To jest taka dziewczyna, która się zajmuje depresją. Sama ma depresję. Jest to książka, jest okej. To dlaczego nie chcę żyć? Przeprowadziliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy, 14 no, poruszających i dosyć wstrząsających, mam wrażenie, rozmów. Punktem wspólnym jest depresja, natomiast jest tam wiele innych elementów. Są uzależnienia, traumy z dzieciństwa. Więc zachęcam, polecam. Jeżeli ktoś ma ochotę, to link do księgarni jest w opisie tego odcinka. Już wracam do ciebie. Co cię do mnie sprowadza, powiedz? Pewnie to, co większość osób, czyli to, co znajduje się w nazwie tego odcinka, czyli nałogi. Jestem osobą uzależnioną od alkoholu, trzeźwą ponad 4 lata, w październiku minęło mi 4 lata i stwierdziłem, że mogę się tą historią podzielić z większą ilością osób. Takiego już swoistego coming outu alkoholowego dokonałem, czy nigdy tego nie ukrywałem jakoś szczególnie, zarówno jak szedłem już na odwyk, to moja rodzina wiedziała, mój szef wiedział w pracy, część moich znajomych wiedziała, a odkąd wyszedłem z tego odwyku, no to praktycznie kto chciał, to dzieliłem się z nim swoją historią i z doświadczenia wiem, że Z bardzo dobrym odbiorem się takim społecznym spotykałem. Bardzo dużo ludzi ma taki opór, żeby się przyznać, że z alkoholikiem. A ja powiem szczerze, no nie, jakichś takich statystyk nie prowadzę, ile procent ludzi jest na tak, a ile na nie, ale mogę powiedzieć, że z 99% ludzi, którzy słyszą, że jestem trzeźwym alkoholikiem, mówią fajnie, super, jesteśmy z ciebie dumni, mój wujek pije, może byś z nim pogadał. Czyli jest bardzo fajny, pozytywny odbiór, a nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mi w twarz powiedział, kurde, nie wiem, nie będę z tobą robił tego, nie będę robił tego. Też nie wyczułem tego, że ktoś jest na mnie, nie wiem, obrażony albo obchodzi mnie bokiem. Jest bardzo fajny, pozytywny odbiór. Stwierdziłem, że jak przyjdę do ciebie i nie wiem tam ile osób to ogląda, niech będzie 300 tysięcy osób na YouTubie, usłyszę, że jest fajny chłopak, który, nie wiem, nie pije od 4 lat, daje radę, to czemuż ja mógłbym tego też nie zrobić, jak on daje radę? No jest to takie trochę, może zabrzmi górnolotnie, ale takie, nie wiem, świadectwo, przesłanie, pokazanie się, że można. Dlatego tutaj jestem. A jak już jesteśmy przy tym coming outcie, to pewnie miałeś, co? Dużo obaw, jak zacząłeś, jak pierwszy raz powiedziałeś komuś o swoim uzależnieniu, czy nie? Bo to jest takie, jest to coś, co wiele osób uzależnionych gdzieś nie jest w stanie przekroczyć, nie? Powiedzieć tak otwarcie. Mhm. Poza tymi najbliższymi, czyli tam partnerce, partnerowi, dzieciom, nie wiem. Znaczy powiem tak, ja mam taką dość specyficzną sytuację, bo ja mieszkałem 7 lat w Warszawie. I to był taki okres, kiedy już piłem coraz więcej i w takim momencie szczytowego, można powiedzieć, mojego picia, mój szef, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo mądry facet, do tego dojdziemy, zaproponował mi przeniesienie do Gdańska. Powiedział, Wojtek, może jak już cię nic nie trzyma w Warszawie, to przeprowadź się do Gdańska, a ja byłem na takim etapie życia, że gdyby mi powiedział Radom, to bym pojechał do Radomia, a powiedział Gdańska, to już w ogóle, nie wiem, super, nie dość, że Gdańsk, awans i też nad morze, więc wszystko się zgadza. No ale to już był taki dla mnie też gwóźdź do trumny, bo wyprowadziłem się z Warszawy, to było troszkę takie ucieczkowe, no bo zostawiłem tutaj wszystkich, których przez 7 lat znałem.
z perspektywy czasu myślę, że to było takie, żeby sobie załatwić ten komfort picia. No bo pojechałem do Gdańska, gdzie nie znałem nikogo. Firma wynajami mieszkanie, więc co mogłem robić? No piłem coraz więcej. Ale pierwsza osoba, której się przyznałem, że jestem alkoholikiem, to właśnie był mój szef. Gdzie... Ale jeszcze jak byłeś w Warszawie? Czy... Nie, to już było w Gdańsku, bo tak się zdarzyło, że po 3 miesiącach intensywnego picia w Gdańsku dostałem zapalenia trzustki. Co było dość niespotykane dla faceta, który ma 33 lata, bo przeważnie to się dostaje, jak się ma, nie wiem, wątroba szybciej wysiądzie niż trzustka. Ja z jakichś powodów genetycznych, jakichś innych już nie ma co dywagować. Dostałem zapalenia trzustki i wylądowałem w szpitalu w Grudziądzu. W Grudziądzu w ogóle nie, miasta to już w ogóle nie znałem, ale akurat tak się zdarzyło, że jechałem z Gdańska do Warszawy samochodem na trzeźwo i coś mnie zaczął brzuszek boleć i coraz bardziej boleć. I dosłownie w ciągu godziny, od momentu, gdzie zaczął mnie brzuszek boleć, do, w ciągu godziny to już praktycznie byłem leżałem na glebie już na SOR w Grudziądzu, się już ledwo doczułgałem. No i tam też jestem wdzięczny dość lekarzom, bo się zorientowali, że oprócz tego, że bo tam to już było popołudnie, no i to był pierwszy dzień od iluś tam miesięcy, gdzie nie piłem alkoholu. No bo już normalnie o tej porze, gdyby nie to, że jestem w szpitalu, no to już bym pił. Więc w momencie, gdzie oprócz tego, że miałem zapalenie trzustki, potworny ból i wszystko, co się z tym wiąże, no to lekarze się zorientowali, że mnie trzęsie. I dostaję drgawek i wymioty i wszystkie inne rzeczy. No bo tak jak wspomniałem, to był pierwszy dzień od iluś miesięcy bez alkoholu. W ogóle ponoć bardzo dużo ludzi tak się dowiaduje o tym, że z alkoholikami, kiedy właśnie lądują w szpitalu na jakimś nawet planowym zabiegu typu, nie wiem, wycięcie migdałków, no bo nagle to jest pierwszy dzień już tam jakiegoś czasu, gdzie nie piją alkoholu, zaczyna ich trząść. Więc no oprócz tego, że już miałem czarno na białym napisane, że alkoholowe zapalenie trzustki, no to ciężko było jakby to wyprzeć. W tym szpitalu już spędziłem 3 tygodnie, można powiedzieć, że byłem na krawędzi. Dopiero później zdałem sobie z tego sprawę. Wtedy, jak byłem w szpitalu, byłem napompowany morfiną, lidokainą, jakimiś tam lekami. Przez pierwsze 3 dni też miałem takie objawy, lekkie psychozy. Właśnie bez alkoholu, że czułem, że to jest spisek, że tak naprawdę to mi nic nie jest. Że to wszyscy się zgadali, moja, nie wiem, narzeczona, wtedy jeszcze dziewczyna, moi rodzice i to wszyscy to oni, bo wtedy się wszyscy jakby zjechali. Moja mama w ogóle i rodzice się nie wiedzieli, że piję, bo od lat nie mieszkałem z rodzicami, no bo jak pojechałem na studia do Krakowa, później do Warszawy, więc rodzice nie wiedzieli, że piję tyle, ile piję. Dziewczyna była taka dość świeża, bo dopiero też, żeśmy się poznali. Więc ja generalnie wyglądałem w szpitalu, to jest spisek ich wszystkich, co też pokazuje siłę tego uzależnienia i odstawienia tego wszystkiego. Tak samo, nie wiem, po 2 dniach w szpitalu, jak chciałem się wypisać i pierwsze co było, myśl, żeby pójść po setkę do sklepu sobie ulżyć. Nie licząc takich rzeczy, że w nocy wyciągałem sobie sondę z nosa chyba 3-krotnie. Na tym początkowym etapie tego zapalenia trzustki wyciągałem sondę z nosa, wyciągałem wenflony, zakładałem garniturek i szedłem sobie z laptopem do pani na recepcję. Ja wychodzę, bo jadę do Warszawy, mam spotkanie ważne. Do tego też jakby dojdziemy, no to było takie uderzające, bo ja byłem osobą, która pracowała jako menadżer w wielkiej korporacji, miała auto służbowe, chodziła w garniturku. Wszystko pięknie, ładnie, a tu bach, zapalenie trzustki. Też pamiętam na tym SOR-ze, no dla mnie to było takie dość przerażające, bo całą noc spędziłem na SOR-ze, gdzie obok leżały 2 osoby. Jeden chłopak był po dopalaczach i się ciął czymś tam, był w pasach. Obok był chłopak, który był już kilkanaście razy na tym SOR-ze z zapaleniem wątroby, młodszy ode mnie, totalnie zniszczony z alkoholu. No i w tym wszystkim Wojtuś, który jest menadżerem, jedzie sobie na morder do Warszawy, dumny z siebie, a tu nagle takie bach. Więc generalnie jak wyszedłem z tego szpitala, tam w jakiś sposób dotarło do mnie, że jestem alkoholikiem. No wiedziałem, że no... Generalnie już wcześniej miałem świadomość. To nie jest tak, że to było takie dla mnie totalne zaskoczenie. Ja już od powiedzmy roku, 2, 3 wiedziałem, że piję za dużo, że przesadzam, że to się może źle skończyć, że kiedyś trzeba będzie przestać. Jakby nie wypierałem tego, że jest jakiś problem. Co więcej, nawet już przed tym zapaleniem trzustki kilka razy byłem na jakimś takim meetingu, ale to było takie przyjście, popatrzenie. Tam też troszkę może się zraziłem do AA, aczkolwiek teraz szanuję tę organizację dość mocno i mam dla niej dużo jakiejś takiej estymy i szacunku. Niemniej jednak wtedy się zraziłem, bo tam w Sopocie poszedłem na meeting parę razy, a tam na zaplecza jakiejś prawie meliny, ci ludzie jacyś starzy, w marynareczkach, z wąsami, jakby ich, nie wiem, wyrwał z dancingu z lat 70. Inne pokolenie. Te inne pokolenie, tu wchodzi młody, w miarę piękny Wojtuś, inteligentny. Człowiek sukcesu. Człowiek sukcesu, to o czym ja będę tam z nimi gadał? Przecież to no naprawdę tam flaszki brakowało na środku, bo tak to wyglądało wszystko. No teraz wiem, że meetingi są różne i oczywiście można na różne osoby trafić. Więc wtedy chodzenie na te meetingi jakoś niewiele mi pomogło. Też tuż przed zapaleniem trzustki miałem próby niepicia, gdzie stwierdziłem, dobra, oczywiście codziennie miałem próbę niepicia.
aż do mniej więcej do godziny 14, gdzie przychodziła godzina 14 i już rękami tak chodziła, więc żeby kubek odstawić, to już trzeba było dwoma rękami odstawić pod na czole i wszystko. Dobra, to może setkę. No to generalnie piłem dużo, bo piłem pół litra, 0,7 litra dziennie. Miałem taką też sporą tolerancję na alkohol, ale też nie byłem jakby agresywny potem. To było picie w domu, ja się nie szwędałem po knajpach, nie jeździłem taksówkami. Towarzystwo nie budzi. Lubiłem sobie swoje towarzystwo, bo jakby w zupełności mi wystarczało i po prostu piłem, aż padłem na kanapie i wstawałem rano. Więc raz, że miałem właśnie te wizyty na meetingach, dwa, jak już stwierdziłem, że chcę przestać pić, to moja dziewczyna, teraz już narzeczona, stwierdziłem, to dobra, to bierzemy cię do psychiatry, no nie? I wziąłem je do pierwszego psychiatra, jaki był w Gdańsku, gdzieś tam wyszukany na znany lekarz, bo stwierdziłem, że potrzebuję jakichś medykamentów. I powiedziałem pani psychiatrze, że piję za dużo, że chcę odstawić, ale za każdym razem, jak chcę odstawić, no to zaczyna mieć trząść. I jedynym wyjściem jest się napić, więc ta pani doktor, bardzo fajna zresztą, dała mi relanium na receptę. I to pozwoliło mi odstawić alkohol, powiedzmy na tydzień. Tylko, że to było takie, no, nie wiem, jakby to powiedzieć, no takie ratowanie trupa. No okej, dała mi relanium na ten tydzień, przez tydzień nie piłem. Ale oczywiście pozwoliło mi to wytrzeźwieć, troszkę wrócić do normy, nawodnić się. Gospodarka tam płynowo-jonowa w normie. Ale minął tydzień, przestałem brać relanium, znowu zacząłem pić. I później miałem kolejną próbę przestania picia. Oczywiście takie próby były codziennie, ale taką próbę, że coś zrobiłem innego. Kupiłem sobie taki lek Campral. Tego leku kupiłem bardzo dużo, tak, nie, na receptę tego było naprawdę cała siata tabletek. Ponoć to jest lek, który obniża chęć na picia się alkoholu. Mhm. Niemniej jednak nie wiem, bo nie miałem okazji go spróbować, bo chyba właśnie to było gdzieś okolica chyba czwartku. Ja stwierdziłem, dobra, to zacznę brać od poniedziałku, no bo jeszcze weekend, jeszcze tutaj w Warszawie jechałem. No i nie zdążyłem tego Campral brać, bo już jadąc do Warszawy, bach, trzustka. Trafiłeś do Grudziądza. Trafiłem do Grudziądza. Ponoć bardzo dobrze trafiłem, bo to ponoć bardzo dobry szpital jest. Ponoć gdybym trafił, nie wiem, do Tczewa albo gdzieś do Świecia, to było gorzej. W Świeciu jest bardzo dobry oddział odwykowy swoją drogą, w psychiatryku. Całkiem możliwe, za to Grudziądz jest dobra gastrologia. I co, wychodzę sobie ze szpitala po 3 tygodniach, huczy chyba z 15 kg. Troszkę przerażony, aczkolwiek nie jeszcze z takim przekonaniem, że nie jestem alkoholikiem. Wtedy pamiętam, wychodząc z tego szpitala... Ile czasu spędziłeś w szpitalu? 3 tygodnie ponad. 3 tygodnie. I to... No nie jest to miła... Tak, byłeś już tak fizycznie, byłeś otruty. Fizycznie odtruty byłem. Bo właśnie... Ale co, wyszedłeś i była myśl od razu, żeby kupić, tak? Nie, okay? Nie. Wtedy wyszedłem z taką bojaźnią, bo wiedziałem, że byłem na krawędzi. No i pan doktor wypisując mnie... No bo co, czym groziło zapalenie trzustki? No śmiercią. Mhm. Czy to było takie zapalenie, ostre zapalenie trzustki, gdzie też miałem, nie wiem, zapalenie jakiegoś tam wsierdzia, płyn w płucach. No to było takie bardzo mocne zapalenie organizmu. Kojarzę może z taki stan CRP, to się nazywa, to jest tam norma jest do 5 i miałem 416. No to była taka już na krawędzi zejścia. Sami lekarze mówili, że no to było tak pół na pół, że mogłem z tego jakby nie wyjść. Mhm. Więc wychodząc ze szpitala dostałem skierowanie na odwyk, bo gastrolog mi powiedział, panie Wojtku, trzustka, no ale no pan za dużo pije, proszę się na odwyk. Oczywiście jak tylko wszedłem do samochodu, to ten skierowanie wyrzuciłem, wie gdzie ja tam będę szedł, na odwyk. I stwierdziłem, wiedziałem, że przesadziłem, ale stwierdziłem, że jak pójdę na odwyk, to wtedy się zadeklaruje, że jestem alkoholikiem. Jak się zadeklaruje, że jestem alkoholikiem, to już nie będzie bardzo wyjścia, żeby się z tej drogi cofnąć, no bo wtedy, no co, powie, że jestem alkoholikiem, a za pół roku komuś powiem, że już nie jestem. To bez sensu, więc stwierdziłem, no jak nie pójdę na odwyk, to jeszcze będę miał taką otwartą furtkę. Wiedziałem, że przez cały rok nie mogę pić, potem zapalenie trzustki, w ogóle dieta jest dość taka, no tam, ryż na wodzie i przynajmniej na samym początku. Więc stwierdziłem, że wytrzymam przez ten rok, jak wytrzymam przez ten rok, znaczy, że jakoś tam sobie radzę. No niemniej jednak minęło może z 2 tygodnie, minęło może z miesiąc, minął po tym wyjściu ze szpitala. Wyszedłem ze szpitala w grudniu, no w styczniu już się napiłem. A ja nie piłem nigdy tak, że setka, tylko jak piłem, to piłem, mówię, pół litra, 0,7. Śmieszne, teraz z perspektywy czasu jest to, że nigdy nie kupowałem od razu pół litra albo 0,7 albo litra, tylko kupowałem po setce z taką nadzieją idioty, że ta setka tym razem wystarczy. I tak chodziłeś do tych żabek, więc zamiast kupić połówkę... To już ekonomicznie w ogóle było bez sensu. Tak. Więc zamiast kupić tą połówkę i się napić w domu, to chodziłem co setkę, myśląc, że to będzie ta ostatnia. Nigdy nie była, więc zawsze kończyło się zgonem. Więc w tym styczniu zapiłem raz, drugi, trzeci. No i stwierdziłem, kurczę, no coś już tu nie gra, no nie? Coś już tu nie gra. No, jak tu masz na czarno na białym napisane, że zapalenie trzustki, no to powinno ci jakoś tam... Oczyźwiło mnie to troszkę. W ogóle tak z perspektywy czasu
to zapalenie czustki było takim przeciwieniem, bo myślę, że gdyby nie to zapalenie czustki, jest duże prawdopodobieństwo, że piłbym do dzisiaj. A miałeś jakiś taki lęk, ci się uruchamiał paniczny, jak piłeś już po tym wyjściu ze szpitala? Lęk. Może świadomość miałeś, nie? Że kurczę, balansujesz po ciągu. Wiedziałem, że balansuję. Nie był to lęk, to bardziej takie rozżalenie nad sobą. Generalnie jestem taką osobą, która nie pamiętam, kiedy płakałem na trzeźwo. Myślę, że to było 20 lat ponad temu. Dobra, pamiętam, ale to było dawno temu, 20 lat temu. I to jest jakieś takie zamknięcie emocjonalne moje, nad którym pracuję. Jedyne momenty, kiedy płakałem w ciągu ostatnich 20 lat, to były po alkoholu. Zwłaszcza w tej takiej ostatniej fazie, gdzie wiedziałem, że już nie mogę pić, czy na przykład po tym wyjściu ze szpitala, a jednak zapijałem. Takie użalanie się. To było takie użalanie, takie ulewanie się emocji, wylewanie się emocji, takie bezsilność, takie rozżalenie się nad sobą. A co myślałeś, że co, jestem taki biedny, że ja nie mogę pić, tak? W tą stronę? Kurczę, ciężko powiedzieć, to było takie rozlewanie się, tak jakby kawę rozlał po stole, takie już w każdą stronę to idzie i no mówię, trochę żalu, że nie mogę pić. Biedny Wojtek. Biedny Wojtek, że jakieś, nie wiem, że rzeczy z przeszłości, wspominanie albo dlaczego jestem tu, a nie gdzie indziej. No taki już naprawdę, już taki miks wszystkiego. I wtedy teraz wracając do jakby historii, no to był gdzieś tam styczeń, raz, drugi, trzeci zapiłem, gdzie wiedziałem, że ta trzustka, no to naprawdę, no już drugiej szansy nie będę miał, czustki się nie da przeszczepić. Chociaż chyba teraz przeszczepiają już tak od bidy. Nawet słyszałem ostatnio, że wydrukowali chyba trzustkę na drukarce 3D. Coś czuję, że mógłbym się nie, w kolejce bym się nie załapał do NFZ. Ale 4 lata temu mogło być to nieosiągalne. Więc w jakiejś takiej akcie desperacji po pijaku napisałem maila do swojego szefa. A to było, mówię, gdzie ja w Gdańsku dopiero mieszkałem 3 miesiące, z czego 2 spędziłem na L4. I teraz mam szefowi powiedzieć, że idę na odwyk znowu, jak dopiero co mnie awansowało do Gdańska. No i napisałem do swojego szefa Rafała: Rafał, jest taka sprawa, jestem alkoholikiem, to zapalenie czuski nie wzięło się z powietrza, wzięło się od alkoholu, teraz chciałem być na odwyk, chciałem pójść na odwyk, zrozumiem, jakby chciał mnie zwolnić czy coś, i to chyba wysłałem mu tego maila w piątek wieczorem i czekam cały weekend, nic nie odpisuję, nie odpisuję, a w korporacji przeważnie to tam po 3 minutach może odpowiedź, nieważne jaka to jest, znaczy no, że w sobotę, niedzielę to jest dzień pracujący praktycznie, a tu sobota, niedziela, nie odpisuję, ja sobie myślę, kurna, cóż tam na mnie szykuje, pewnie jakieś wypowiedzenie albo coś grubego, nie zdziwiłbym się, naprawdę szczerze mu powiedziałem, że Rafał, zrobisz jakbyś chciał, zrozumiem cię, i oddzwonił do mnie w poniedziałek i mówi: Wojtek, przepraszam, że nie odpisywałem tyle i w ogóle, super, idź na odwyk, nie przejmuj się, praca na ciebie czeka, wszystko na ciebie czeka. No i dla mnie to było, dużo to dla mnie znaczyło, bo będąc na odwyku, miałem spokojną głowę, bo będąc na odwyku, ja odwyk robiłem w takiej miejscowości Grzebielin pod Wrocławiem. Kwestia totalnego przypadku, no bo moja dziewczyna była z tamtego rejonu, więc było mi to obojętne, gdzie będę robił ten odwyk. To zrobiłem taki spoiler alert, bo wyszło na to, że poszedłem na odwyk, ale dobra. Poszedłem na odwyk i miałem spokój w głowie, bo wiedziałem, że nie mam nasrane w papierach, nie czeka na mnie wyrok, nie czeka na mnie, nie wiem, piątka dzieci w domu głodna, nie czeka na... tylko bo mówię, bo z takimi osobami spędzałem czas na odwyku, gdzie ten mówi, że jak wyjdzie, to musi odpracować 100 tysięcy, bo czepnął kogoś samochodem, na tego czeka wyrok, na tego czeka komornik, a ty nie ma pracy. Więc ja miałem taki fajny komfort wewnętrzny, że wracam, gdzie mam gdzie mieszkać, mam pracę, mam kochającą rodzinę. No lepiej chyba się czuje w takich warunkach, bez tej presji. I co jeszcze bardzo ważne, ja idąc wtedy na odwyk, miałem już kupione bilety do Wietnamu na wyjazd i do Hiszpanii na wyjazd. Ja powiedziałem do swojego szefa: wiesz co, Rafał, to fajnie, że się zgodziłeś na ten odwyk, to ja teraz sobie pojadę do Wietnamu, później wrócę z Wietnamu, później sobie pojadę do Hiszpanii, bo już mam kupione bilety, później wrócę z Hiszpanii, później pójdę na odwyk. A szef mi mówi: hola, hola, to nie tak. I fajnie, bo to był pierwszy raz od jakiegoś czasu, że ktoś postawił mi granice, takie ojcowskie trochę granice, że fajnie, zgadzam się, iść na odwyk, ale ten Wietnam i tą Hiszpanię musisz odpuścić. Wtedy może mi to bolało, już nie pamiętam, to już parę lat temu, wiesz, no, ale zaakceptowałem jakby tą narrację i poszedłem szybciutko na odwyk, jeszcze oczywiście w międzyczasie parę razy zapijając wcześniej, no bo trzeba się pożegnać z alkoholem i zrobić taką fetę. I mimo tego, że no jest taki wymóg, że jak się idzie do ośrodka odwykowego, to te 10 dni warto być trzeźwym. Prawda jest taka, że no nikt tego nie sprawdzi, no bo mogą sprawdzić, czy jesteś trzeźwy, czy nie, czy jesteś trzeźwy od wczoraj, czy od tygodnia, to tego nikt nie sprawdzi. Rozumiem, okej, jest jakby motywacja ośrodka, no bo nie chcą mieć kogoś takiego nieodporowanego, bo zacznie tam się telepać i fikać, a nie każdy ośrodek ma lekarza, psychiatra jakby u siebie, tam takiego nie było, więc jeszcze tak z 3 dni przed pójściem do ośrodka to jeszcze piłem. To trochę mam wrażenie, że tak bez przekonania tam szedłeś, co? Bez przekonania szedłem do tego ośrodka.
Myślę, że nawet wychodząc ze środka, to troszkę było przekonania, myślałem, że to będzie takie na jakiś czas, że okej, ja wiedziałem, że nie mogę nigdy więcej pić, ale jakoś tak nie docierało do mnie, że jak wyjdę, to już nigdy nie będę więcej pił. Jakby nie przeżyłem tego żalu po stracie. Cały czas miałem z tyłu głowy, no okej, no idę do środka, bo trzeba. Może trochę, nie wiem, dla spokoju sumienia, trochę dla szefa, trochę dla dziewczyny, trochę dla rodziców. Ale nie miałem takiego przekonania, że Wojtek to jest koniec i na pewno się kiedyś jeszcze napije. Nie można powiedzieć, że wykrakałem. Bo wyszedłem gdzieś w marcu, nieważne kiedy, w kwietniu powiedzmy wyszedłem do środka po 6 tygodniach, zadowolony. Wyszedłem, w czwartek wyszedłem, a w sobotę w tym ośrodku był taki zjazd rodzinny, taki, że można było się przyjechać, spotkać z terapeutą, że rodziny mogły przyjechać, dzieci, tam matka, mąż, kto kogo tam miał. No, a teraz z tego, że wychodziłem 2 dni wcześniej, no to jakbym się już nie załapał na ten takie spotkanie rodzinne, to ja stwierdziłem, dobra, to jak wyjdę w czwartek, to w sobotę wrócę tylko na to spotkanie. No jak w czwartek wyjechałem, to w piątek już się nachylałem w Gdańsku, wypiłem tam z pół litra. Do dzisiaj nie pamiętam, jaka była moja motywacja, czy jakoś lękałem, czy nie lękałem, czy myślałem o tym wcześniej. To jakoś zatarło się to w mojej głowie. Niemniej jednak napiłem się bardzo szybko. Myślę, taki też rekord tego środka, że no bardzo szybko zapiłem po wyjściu. No i tak w sobotę przyjeżdżam do tego środka tam pod Wrocławiem, taki skruszony. Wiedziałem, że muszę to zrobić i wchodzę na tą salę, gdzie tam wszyscy siedzą w kółku, z którym jeszcze 2 dni temu byłem razem na terapii i się pytałem, no i Wojtek, jak tam na wolności? Ja mówię, no kurczę, zapiłem. Fajne jest to, że nie miałem poczucia beznadziejności. Jakby nie podszedłem w taką stronę, że kurna, zapiłem, to już wszystko psu w dupę i już nic z tego nie będzie i po mnie i koniec, kropka. Tylko stwierdziłem, no dobra, no spróbujemy dalej. I tam miałem bardzo fajnego terapeuta w tym ośrodku, pan Mirosław z Wrocławia, pozdrawiam, jeśli to ogląda, pewnie może będzie. I pochwalimy wtedy bardzo Wojtek, no bardzo fajnie, że przyjechałeś i przyznałeś się przed ludźmi, z którymi przez 6 tygodni się leczyłeś, że dałeś dupy, zapiłeś, no bo gdybyś nie przyjechał, to było po tobie. I też wszystkich, z którymi teraz ja spotykam się, doradzam, mówię, co powinni, czego nie powinni, no jakby dzielę się swoją wiedzą, no to mówię, jak dasz dupy i zapijesz, to nie jest koniec świata, pierwsze co musisz zrobić, to się przyznać światu do tego i grupie, czy grupie A, czy grupie terapeutycznej, gdzie tam chodzisz, bo to kłamstwo cię zabije i pociągnie jeszcze bardziej na dno. Więc ja bardzo szybko zapiłem. To był powiedzmy gdzieś tam kwiecień. Później tam jeszcze zapiłem pewnie jeszcze raz w maju. Później ze 3 razy w sierpniu. Później może ze 2 razy w wrześniu. Tak jeszcze w ciągu pół roku po wyjściu z odwyku jeszcze tak parę razy się napiłem w różnych okolicznościach. I była taka sytuacja, że zawodowo byłem we Wrocławiu. To był październik już, 4 lata temu ponad. Wiedziałem, że będę we Wrocławiu. No i w tym Wrocławiu oczywiście też się napiłem, bo to hotel. Ja sporo jeżdżę po Polsce, ale miałem taki plan sprytny w głowie, bo ten mój terapeuta z mojego ośrodka był z Wrocławia. Stwierdziłem, tak, wjadę przez całą Polskę zawodowo do Wrocławia, to się spotkam z tym swoim terapeutą. Więc umówiłem się z nim na spotkanie. Powiedzmy, to była środa. W środę wieczorem się nachlałem w hotelu. W czwartek spotkałem się z tym panem Mirkiem. I co więcej, jak on się mnie zapytał, siedzimy tak jak ja teraz z tobą, jak mi idzie? Ja mówię, świetnie. Super mi idzie, w ogóle naprawdę tu narzeczoną mam, mieszkanie sobie kupiłem w Gdańsku, pieska wziąłem ze schroniska. Swoją drogą najlepsza decyzja w moim życiu to wzięcie psa ze schroniska po pijaku, naprawdę. Znaczy nie, że dobra decyzja, że było po pijaku, tylko najlepsza decyzja po pijaku to właśnie wzięcie tego psa ze schroniska. Nieważne. No i siedzę tak z Mirkiem, tak jak z tobą i mówię, super, fajnie, mieszkanie, dom, miłość z narzeczoną, fajnie w pracy. W ogóle się nie zamknąłem, że piję. Że dzień wcześniej się napiłem, że pewnie jeszcze we mnie alkohol jest. Wstydziłeś się? Właśnie nie, to właśnie to jest jedna z rzeczy, która mi pokazała jakby siłę nałogu i siłę uzależnienia i tej choroby alkoholowej. Ja w ogóle nie wiem, poczucia, że go kłamuję. Ja byłem szczery, uśmiechnięty, zadowolony z siebie. Naprawdę, ja byłem sobie... Miałeś taki proces w głowie, ci przeszedł, że co, że takie picie raz tam na miesiąc to jest w ogóle spoko? Nie pamiętam tego w ogóle, ale pamiętam, że wyszedłem z niego po prostu dumny z siebie i zadowolony i uskrzydlony. Gdzie już miałem flaszkę w samochodzie, a wtedy jechałem z Wrocławia do Sosnowca. Wiedziałem, że wieczorem znowu się napiję tam za te 3 godziny, jak dojadę. I chyba dlatego może byłem taki radosny, bo mój mózg mi podpowiadał, się cieszył na to. Może wiedziałeś, że będzie nagrywał. Ale generalnie ukłamałem swojego terapeuty, patrząc prosto w oczy, płacąc jeszcze za to, bo to już było prywatnie. I byłem z siebie super zadowolony. I dojechałem do tego Sosnowca, do hotelu, gdzieś tam pewnie o północy. Wypiłem jeszcze z pół flaszki i drugie pół wylałem. I to był ostatni raz w życiu, kiedy się napiłem. To był 4 października 2018 roku. Czy tak wspominałem, ponad 4 lata temu. Ale co się tam zadziało, że ostatnio? Nie wiem właśnie. Do dzisiaj... Bo ty masz jakieś takie duże, mam wrażenie, tak jakby ci to gdzieś z pamięci, co? Ten okres trochę tak wyparował. Jakie tak... emocje we mnie wtedy były?
kurczę, nie wiem, prowadziłem jakiś dziennik, to może pamiętał. No, gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego to był ten dzień, ostatni mój dzień picia. Skoro tak radośnie ci się piło i nagle... Nie wiem, może wtedy gdzieś już miałem z tyłu głowy, kurna Wojtek, 3 godziny temu okonałem swojego terapeuta, twierdzę, że jest zajebiście, a ty co siedzisz i pijesz, no to coś tu kurna nie gra, no nie? Więc mówię, ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego to był ten dzień, 4 października tamtego roku, ale to był ostatni dzień. Ale też zabawne, czy zabawne? Nie zabawne. Zabawne, bo teraz mnie to cieszy przy leczeniu choroby alkoholowej, też trzeba mieć trochę poczucia humoru. Z 3 miesiące później zadzwoniłem do swojego terapeuty, do pana Mirka i mówię, panie Mirku, jak tam byłem pana w październiku i wiem, że tak świetnie jest, to ja pana okłamałem i dopiero teraz mi przyszło do głowy, że ja pana okłamałem. Ja w ogóle nie miałem poczucia, że pana okłamuję. Mhm. No i pośmialiśmy się razem, on też mnie tak trochę pochwalił. No i co? I tak wyglądała moja jakby droga do ostatniego zapicia. A od tamtego czasu... A to fajnie pokazuje ta twoja też historia, jakby coś, co ja wiem doskonale, też wiem po sobie, nie? Że, że ten umysł, mój umysł alkoholika jest w stanie wyprodukować w zasadzie każde pewnie kłamstwo. Ja to kłamstwo na zewnątrz przedstawiając, jestem w stanie uwierzyć, że to jest w ogóle prawda, więc jakby tak jak ty mówisz, że ty miałeś, nie miałeś w ogóle świadomości, że go okłamujesz, ja w to wierzę, bo ja pamiętam, jak ja sam miałem, no nie tego typu, ale inne sytuacje, które też mi pokazywały, że później po czasie, nie, jak ja się skontrowałem z kimś, dopiero, że kurde, co ja sobie w ogóle myślałem wtedy, nie? A ja faktycznie wierzyłem w coś, że ja coś jakby, że to jest okej, co ja robię na przykład, nie? Jakby i co więcej, ta świadomość przychodzi nie zaraz po wytrzeźwieniu takim fizycznym, bo tak można fizycznie wytrzeźwić na przykład następnego dnia, ale to myślenie dalej jest pijane, to dopiero przychodzi, nie wiem, po pół roku. Mega pół długo. Ja jeden przykład podam taki. Mój brat, już byłem w pierwszej terapii, w której też uczciwie pracowałem na pewno, nie? Jakby ona tam się później zakończyła trochę niepowodzeniem, natomiast tam po czasie, nie? Ale byłem, no myślę, że rok byłem już w terapii, więc byłem gdzieś na tym takim ostatniej fazie. Więc już w ogóle byłem naprawdę taki osadzony, dużo wiedzy, też jakby inaczej z emocjami. Natomiast pamiętam, mój brat robił urodziny u siebie na wsi, w domu. I tam ściągał, zapraszał jakichś ludzi. Wiedziałem, że będzie impreza alkoholowa na pewno. I on mnie zaprosił na te swoje urodziny. Ja myślałem jakby o tej sytuacji, o tych urodzinach, myślałem w takim kontekście, żeby się zabezpieczyć, żeby mi było bezpiecznie. Tak mi się wydawało, że dobrze, że dobrze funkcjonuję, bo ja myślę, jak tu w sytuacji, kiedy będę na imprezie, gdzie jest alkohol, co zrobić, żebym się czuł bezpiecznie, nie? Jakieś tam takie, nie wiem, koła ratunkowe, żeby mieć przygotowane, żebym w razie czego, jak się gorzej poczuję, żebym móc zareagować. I poszedłem na grupę swoją, terapeutyczną, i siadam i opowiadam w rundce i z pełnym takim przejęciem mówię o tym, jak, ile pracy włożyłem w to, żeby się przygotować, zabezpieczyć, żeby się czuć dobrze. Dumny z siebie pewnie jeszcze. Wiesz co, byłem zakłopotany, nie to, że dumny. Byłem szczerze byłem przestraszony tą sytuacją, bo się obawiałem tego. Natomiast jakby mówiłem w takim pełnym zaufaniu do siebie, że robię to tyle, ile wydaje mi się mogę, to tyle zrobiłem. No i powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. I tak patrzę po tych twarzach, tam z 10 osób siedziało pewnie i wszyscy się jak na idiotę patrzą, nie? No jak była rundka zwrotów, to dostałem taki wpierdziel od nich. No bo jakby podstawowym było pytaniem w ogóle, co ty chłopie, w ogóle po co ty tam jedziesz, nie? I dopiero jak usłyszałem ileś takich zwrotów, jak wyszedłem z tej grupy, to ja sobie tak uświadomiłem, no mówię, kurde chłopie, jesteś w ogóle alkoholikiem. Dostałeś zaproszenie na alkoholową bibę i w ogóle nie przez myśli nie przeszło, żeby na nią nie jechać. Rozumiesz, nie? Nawet nie była z ostatnich opcji, to tej opcji nawet nie było na stole. No nie? Nie było w ogóle jej na stole, nie? Ja wierzyłem w to, co robię, nie? No, każdy z nas ma pewnie mnóstwo takich historii w głowie, gdzie teraz perspektyw czasu. No, głupio się tego przyznać, nie wiem, jazda po pijaku. No, 10 lat przed tym, jak piłem, jazda po pijaku wydawała mi się największą zbrodnią. Teraz też wydaje mi się największą zbrodnią, ale 5 lat temu potrafiłem wsiąść i te głupie 100 metrów pojechać do Żabki, bo wypiłem już, nie wiem, 0,2. 100 metrów. Ja rozumiem, gdy był... No, czy nie rozumiem, ale gdyby był na wsi, 10 km trzeba iść, to nie, 100 metrów do Żabki i po alkoholi wrócić. No gdzie to jest logika? Ja robiłem coś takiego, jak jeździłem na działkę tam na takie jezioro i jeździłem we wsi. Ja pamiętam, jak też jakby przypominając sobie historię jakby w kontekście tego jeżdżenia za kółkiem, uważałem, że ja nie jeździłem po pijaku na szczęście. Miałem długi czas takie przekonanie, mimo że ja wielokrotnie wsiadałem do samochodu, jechałem te 3 km, bo sobie tłumaczyłem, że to leśna dróżka, że tam na asfalt wyjeżdżam tylko tam na 200 metrów i że to się nie liczy, nie? Taka pomroczność jasna.
Nie, no to jest ten mechanizm iluzji i zaprzeczeń, nie? Który zdecydowanie jakby, no, tak. Ja jestem w stanie się okłamać tak, jak nikt mnie nie jest w stanie okłamać, nie? I jeszcze w to uwierzę. Tak, nikt tak nas nie zrobi w chuja, jak my sami. My sami, no. Nie wiem, może to było tak, że właśnie to okłamanie tego terapeuty, którego darzyłem dużym zaufaniem, jest naprawdę łebskim facetem. Może to mnie jakoś tak wstrząsnęło. Ale wracając jeszcze do tego, co mówisz o imprezie. Ja pamiętam swoje pierwsze wesele po wyjściu z odwyku, to było może z 2 tygodnie po wyjściu z odwyku. Przepraszam, po ostatnim zapiciu, bo to było tam w październiku przestałem pić, pod koniec października przyszedłem na wesele, no to bardzo tragicznie to wspomnę. Wiem, że nie powinno tam być, ale też nie było takiej opcji, bo na rzeczonej zależało, żebym był, ja też jakoś nie czułem się super, nie wiem, zagrożony. Może też dlatego, że moja narzeczona myślała, że ja nie piję trochę dłużej. To jest taka trochę zabawna z perspektywy czasu historia, bo moja narzeczona myślała, że chyba gdzieś tam 1 sierpnia przestałem pić tego roku. Ale tam nie wiedziała, że jeszcze w tym Wrocławiu piłem i w tym Sosnowcu. I jakoś tak stwierdziłem, że nie będę jej o tym mówił, no bo już po co. Ale minął rok, 1 sierpnia dziewczyna mi przybija piątkę. Jakiś tam tort, może był, już nie pamiętam, i mówi super, gratuluję 1 roku trzeźwości. Ja tak sobie myślę, kurde. I co teraz? No tak. Czy się przyznać, że przez cały ten tam przez parę miesięcy ją okłamywałem, czy nie? Jak teraz co? Jak będziemy na przykład, nie wiem, ze sobą 50 lat małżeństwa, co roku będziemy 1 sierpnia obchodzić czy trzeźwości i co za 50 lat jej powiem, to jeszcze gorzej. No i tak jeszcze parę miesięcy pamiętam, się z tym borykałem. I pamiętam, że też na grupie, jakby, bo chodziłem na grupę terapeutyczną w Gdańsku, w Nowym Porcie, w środku leczenia uzależnień. I tak obgadałem to z ludźmi, no powiedz, no bo to bez sensu. No i przyznałem się, że to jednak ten tort to 4 października poproszę, a nie w sierpniu. No i właśnie przyszedłem na to wesele z nią i bardzo źle to wspominam, to jak nie płaczę, to tam prawie płakałem. I to też nie było takie z poczucia, że chcę się napić, tylko to wszystko jakieś takie emocje, gorąco, ludzie, to wszystko jakieś takie nijakie, taki brak nadziei, takie... Brak nadziei chyba był najgorszy, takie, że już nigdy, że... Na żal po stracie taki, klasyka. Taki żal po stracie, no tak naprawdę ja chodziłem po prostu wokół tego miejsca, gdzie było to wesele, po prostu telepałem się, no... No, bardzo tragicznie się czułem, ale powiem teraz, chodzę na wesela, alkoholowe nawet, i czuję się świetnie. To nie jest tak, że zachęcam, jak ktoś mnie słucha tutaj i się będzie wzorował na chłopaku z internetu, że chodzi na wesela. To jest wasz wybór. Ja teraz chodzę na wesela, gdzie jest alkohol, jak, nie wiem, jest godzina 22 i czuję, że już nie mogę dogadać z ludźmi i się robi nudno, to po prostu wychodzę i nie mam z tym problemu. Plusem nie picia jest to, że zawsze możesz wziąć samochód i pojechać, jesteś jakby niezależny. I co więcej, też może to jest dlatego, że mam fajnych znajomych i fajni ludzie mnie otaczają. Może dlatego, że jakby też społeczny odbiór tego się zmienia. Ale byłem już na 2 weselach, gdzie był stolik dla alkoholików. I to nie był taki właśnie, że było więcej alkoholików, że nie było go w ogóle. Dla alkoholików nie pijących. Nie pijących, bądź też takich, co już tam się trochę łamią. Takie bardzo fajne wesele wspominam spod Krotoszyna, gdzie właśnie był stolik specjalnie dla takich osób z problemem. Tam było nas 2 takich już niepijących zdeklarowanych. Jeden taki tam zaraz po odwyku jeszcze ledwo odparowany. Też go tam nie powinno być, ale to już jego decyzja. I to było bardzo fajne, bo raz, że była fajna całkiem atmosfera, było o czym rozmawiać. Kelnerzy nie przynosili alkoholu do stolika, nie było alkoholu na stoliku, nie było kieliszków na stoliku. To fajny chyba jest taki gest w kierunku swoich gości. Mi się to bardzo podoba. Świat się zmienia trochę. Świat się zmienia, Polska też się zmienia. I co? No jak ja sobie ostatni raz zapiłem, no to miałem świadomość, że jakby leczenie mojej choroby alkoholowej to skończenie odwyku 6-tygodniowego to jest początek, a nie koniec. Wielu ludzi uważa, że kurczę, skończyłem 6 tygodni odwyku, no to już wychodzę, jestem zdrowy. No nie, no to jest taka podstawówka, że tak powiem, alkoholowa. I wiedziałem, że muszę robić coś dalej. Więc na początku znalazłem sobie terapeutkę indywidualną w Gdańsku, panią Bogunię też pozdrawiam. Ale wiedziałem, że potrzebuję grupy. I wiedziałem, że jest takie jak AA, bo byłem parę razy na AA. Niemniej jednak jakby formuła tej organizacji nie zawsze mi odpowiada. No bo tam jest trochę duchowo, jest trochę o Bogu. Nie wiesz, na kogo trafisz. Nie ma nadzoru terapeutycznego nad grupą. Są grupy, które płyną w jakimś dziwnym kierunku. No bo tam można trochę głupot nagadać i generalnie nikt ci nie skoryguje, no bo nie ma komu. Ta duchowość chyba mi najbardziej przeszkadzała. Jestem osobą taką dość mało duchową i takie oddanie się tej sile wyższej, to wszystko jakby nie potrafiłem tego jakoś przegryźć. Może kiedyś przygryzę. Więc szukałem takiej, że tak powiem, świeckiej bardziej grupy, więc udałem się właśnie do ośrodka w Gdańsku, w Nowym Porcie, polecam. I tam odbyłem swoją taką 3-letnią terapię. Najpierw taką pierwszą roczną grupę o takich
no takie podtrzymanie trzeźwych, fajnych zachowań, później dwuletnią grupę pogłębioną, terapeutyczną. Chociaż nie ukrywam, że od czasu do czasu chodzę na, bo mimo tego, że to jest taka dość duchowa organizacja i to jest akurat dla mnie problem, to wielką zaletą AA jest, że jest mega powszechne, bo jest w każdym, że tak powiem, pipiduwie w tym kraju. Jest praktycznie o każdej porze. Przychodzisz z ulicy, nie musisz się umawiać, nie musisz się zapisywać, wchodzisz, albo mówisz, albo nie mówisz, słuchasz, wychodzisz, nie ma cię. Więc dla kogoś, kto chce rozpocząć jakąś swoją drogę z trzeźwieniem i chce tej anonimowości i albo poczuje taki impuls na przykład, że tak w tym momencie muszę iść na nie wiem, na meeting, no to jest super, bo wchodzi w internet i znajduje sobie ten meeting. Ja wiem tak samo, że nie będąc jeszcze w ośrodku terapeutycznym, nie wiem, chodziłem taki rozczęsiony mega, potem pojechałem na zakupy z narzeczoną, strasznie nie lubię zakupów w tej galerii, po prostu myślałem, że aż mnie rozsadzi. I mimo tego, że nie byłem na meetingu pewnie z roku, mówię, nie no, muszę coś zrobić. Pach, komórka, meeting, nowa karczma w Gdańsku, dzida na meeting, posiedziałem 2 godziny. I mimo tego, że tak jak wspomniałem, nie jestem jakimś turbofanem AA, to z każdego meetingu wychodzę uskrzydlony. Taki, nie wiem jak to powiedzieć, no, zadowolony z siebie, uskrzydlony, fajniejszym człowiekiem jestem wtedy. Emocje od razu opadają. Przeważnie przyjeżdżam z takiego meetingu, przytulę narzeczoną, czasem przeproszę, że nie wiem, za moje nerwy. Więc nie wiem jak to działa, ale działa. Najważniejsze. Więc jakby nie odrzucam AA w swoim życiu. I pewnie nieraz jeszcze mi może nawet dupę uratuje, a nieraz pewnie też tam się wybiorę. Mnie kiedyś najbardziej uderzyło a propos właśnie meetingów AA, jak spędzałem wakacje na tej działce, na której tam wspominałem wcześniej, jeździłem tym alkoholem, bo tym samochodem po alkoholu zresztą, to jak już jeździłem tam nie pijąc, to pamiętam znalazłem meeting, tak jak mówisz, one są wszędzie. We wsi Szczutowo, to jest taka wioska, tam nie wiem, ze 100 domów może w niej jest, pewnie mniej. Jeden meeting tylko w tygodniu i pojechałem na ten meeting i pamiętam, jakby uderzyło mi to, że jakby nie czułem w ogóle kompletnie różnicy między tym, co się odbywa we wsi Szczutowo, gdzieś na pograniczu Mazowsza i Kujaw, a tego, co się dzieje na meetingu w dużym mieście, w Warszawie na przykład. Mimo, że są i ludzie zupełnie jakby z innej bajki, natomiast jakby to wszystko jest to samo, nie? I to było takie świetne wtedy, pamiętam, takie doznanie, że kurczę, że trochę się obawiałem tego, nie? Takiego zderzenia kulturowego też trochę, nie? Że to będą inni ludzie, których nie znam jakby i... Jestem też jakaś taka... Ale jakby byłem niesamowicie zaskoczony, pamiętam. No tam sobie prawie rękę uciąć, że jak tam przyjechałeś, to nie byłeś dla nich Tomaszem Sekielskim, tylko byłeś dla nich innym alkoholikiem, który potrzebuje pomocy i... Ja w ogóle nie jestem Tomaszem Sekielskim nigdy, więc... Aha, przepraszam, jakby... bo to brat siedzi za kotarą. To się wytnie, no nie? I kończąc jakby mój przydługi wywód o mojej terapii, to w czerwcu tego roku skończyłem terapię tą grupową w ośrodku. No i prawda jest taka, że państwo dla nas w tym momencie już nie ma nic do zaoferowania. Co jakby, nie mówię tego z wyrzutem, no bo trudno, żeby nas tam leczyli przez 38 lat, ale kończy się ten terapia podstawowa, później jest ten jakaś tam środkowa, później jest 2 lata. Powiedzmy, państwo przez 3,5 roku cię leczy jako alkoholika i w tym momencie jakby rola państwa się kończy. No i trzeba żyć. I trzeba żyć. No i w czerwcu zakończyłem swoją terapię tą właśnie w ośrodku. Miałem jeszcze ten komfort, że chodziłem prywatnie na terapię indywidualną, ale też miałem świadomość, że kiedyś trzeba ją skończyć. Więc też miałem z tyłu głowy, że w tym roku, we wrześniu będę ją kończył. W ogóle ten rok to mam jakiś taki szalony, bo skończyłem terapię jedną, czyli tą grupową, skończyłem terapię indywidualną, urodziło mi się dziecko, co dla alkoholika też było takim dość ciekawym doznaniem, bo to dla każdego człowieka pewnie jest. Do tego rozpocząłem studia, do tego założyłem kanał na Instagramie poświęcony jakby chorobie alkoholowej i to też był taki dla mnie sporym coming outem. No i co? No i właśnie w czerwcu jak stwierdziłem, że nie mam grupy, a nie do końca mi pasuje, to może założę swoją grupę i znajdę jakieś swoje miejsce do leczenia. I w Polsce nie ma kurczę takich grup. Tak jak się na przykład ogląda jakieś amerykańskie filmy, to tych grup tam jest nadźgane 158 do wyboru do koloru, tak bo w Fight Clubie, nie wiem czy oglądałeś. Oglądałem, ale 100 lat temu. To tam właśnie w Fight Clubie jest, że on chodzi sobie codziennie na jedną grupę, tu dla bulimików, tu dla anorektyków, tu dla alkoholików, tu dla kogoś tam. No w Polsce tak nie ma. W Polsce masz albo A, albo masz ośrodek terapii uzależnień wojewódzki, gdzie jest reżim. No bo albo chodzisz, a jak nie chodzisz, no to do widzenia. To nie jest tak, że raz przyjdę, raz nie przyjdę. Tak sobie można przyjść na A. Więc brakuje mi w Polsce grupy wsparcia. To nawet nie musi być grupa terapeutyczna. Brakuje w Polsce grup wsparcia. To założ. No właśnie założyłem sobie. Czy na razie założyłem ją na internecie, bo właśnie na Instagramie. Nazywam się Coach od Wódki.
Bo co jeszcze jest znamienne? Odkryłem w sobie... Kurczę, powołanie to będzie zbyt górnolotnie brzmiało, no nie? Bo to będzie takie... To zaraz wiesz, duchowością trąci. Duchowością musiał się wycofać. Będę się musiał wycofać. Akurat się zrobi cięcie i to będzie inny odcinek, no nie? Że tam 3 lata później. Że lubię rozmawiać z ludźmi. Znaczy ja zawsze lubię rozmawiać z ludźmi, ale te rozmowy to były zawsze takie alkoholowe. Takie, o fajnie, jesteś fajny, ty jesteś fajny, stary mordek, ja cię szanuję, jaki ty jesteś fajny. No generalnie wszyscy jesteśmy fajni, jak się nie wytrzeźwieje. Tak. Ale znaczy jakby samo to do mnie przyszło, bo ludzie zaczęli do mnie się na przykład zgłaszać. Wujek wujka, tam wujka wiesz co pije, może byś z nim pogadał, albo że może coś tam ten. Ja zawsze mówię, no ale to co ja mogę mu powiedzieć, że niech idzie na odwyk, no nie? W ogóle pamiętam też siebie, taki byłem, uśmiecham się teraz do tych myśli, bo pamiętam siebie przed 5 lat, gdzie miałem na przykład znajomych alkoholików i tam jak wypiję o godzinie 10, to mu tam pisałem, Darek, co ja mam zrobić ze sobą i w ogóle on mi pisał, no iść na odwyk. Mówię, ale ja bym tak chciał po swojemu wytrzeźwieć, wiesz, tak bez odwyku. Więc teraz wiem, że ktoś do mnie pisze i tam Wojtek, co mam zrobić, no to ja wiem, że on tam siedzi pijany w tym pokoju pod kocem, bo ja siedziałem tak samo. Też jest zabawne, że ludzie do mnie piszą o godzinie, nie wiem, 21, 22, 23. Tam są chętni w ogóle na terapię jak 150, czy na jakieś spotkania, czy w ogóle porozmawiać. Ja zawsze podaję numer, zadzwoń, rano pogadamy. To rano to zadzwoni 1 na 10 może. Ja też to rozumiem, bo rano człowiek wytrzeźwieje, emocje się tam znowu jakoś tak wciągną. To rozrzewnienie i żal nad sobą jakoś tam się schowa. I odwagi też oczywiście mniej, więc rano już mało kto dzwoni. Ale jak dzwoni, to znaczy, że chce i mu zależy. Więc też jakby niesiony falą tych pozytywnych jakby kontaktów. Znaczy, że ktoś chce się ze mną skontaktować i moje słowa uważa za jakieś tam, nie wiem, sensowne, w miarę ważne, dające nadzieję, dające motywację. To założyłem sobie kanał na Instagramie jako coach od wódki, bo stwierdziłem, z coachingu się ludzie śmieją. Ja też się śmieję z coachingu trochę. Śmieję się z takiego coachingu a la business coaching, czy jakiś tam mindfulness coaching i tego typu inne rzeczy. Tego na Instagramie jest odpyty, no nie? Czy w ogóle wszędzie tego jest od groma. Ale stwierdziłem, że jeśli coaching jest narzędziem do osiągania jakichś celów, to czemuż by tym celem miało nie być nie picie? Czyli takie trochę obdarcie trzeźwienia z tej sfery duchowej, takiego, tak powiem, po swojemu. No bo nie każdy musi w sposób duchowy przeżywać swoje trzeźwienie. Może to robić w bardzo techniczny sposób. I stwierdziłem, czemuż by nie. Na zachodzie ponoć to gdzieś tam raczkuje. U nas to będzie raczkowało pewnie za 5 lat. Zobaczymy. Więc założyłem sobie swój kanał i dla mnie to też jest jakiś forma terapii. Aczkolwiek bardzo na siebie staram się uważać, żeby nie zgubić tego jakby celu trzeźwości. Ale samo to, że rozmawiam z ludźmi, założyłem właśnie tam swoją grupę, gdzie grupa jest darmowa, anonimowa. Jestem z tego dumny, że ta grupa jest bardziej anonimowa niż AA, bo nawet nie trzeba na nią przyjść. Nie trzeba włączać kamerki, nie trzeba wpisywać niku. Możesz wpisać Kasia78. Nie musisz się odzywać. Możesz być pijany jak wór i jednym okiem tam sobie patrzeć, o czym ludzie mówią. Fajnie, no przychodzą ludzie, gadamy sobie o trzeźwości, o życiu. To też jest zabawne, że generalnie na terapii mało się mówi o alkoholu. Nie wiem, jak było na twojej. No, moje się dużo mówiło. Ale ja mówię, że w taki sposób mało, że alkohol jest gdzieś tam, okej, może na pierwszych etapach się mówi o alkoholu, a później się mówi, nie wiem, o życiu, o emocjach, o rodzinie, o żonie, o, nie wiem, jakichś aspiracjach, o marzeniach. To nie jest tak, że przychodzisz i gadasz o wódzie przez 2 godziny, bo to nie ma sensu. No to każdy już swoje wypił i swoje przeżył. Teraz przyszła mi do głowy jedna rzecz. Pamiętam pierwszy moment, kiedy spotkałem trzeźwego alkoholika w swoim życiu, kiedy jeszcze piłem. Też pozdrawiam Dareczka bardzo serdecznie. Darek jest starym takim AOwcem, nie pije już chyba ze 30 lat i lata na paralotni. Ja też stwierdziłem, że będę latał na paralotni i zapisałem się w takiej firmie w Warszawie na wyjazd i tak się zdarzyło, że Darek też jechał na ten sam wyjazd. Pamiętam, to był pierwszy dzień świąt wielkanocnych w Warszawie, tam z 6 rano. Pustciutkie ulice, nikogo nie było. To niedziela wielkanocna. A ja już tam pewnie z 200 miałem wypite we krwi, no bo mieliśmy jechać busem do Grecji. Stwierdziłem, co możesz 8 chłopa robić w busie, jadąc do Grecji. No pić będziemy, no nie? I taki już wypity byłem. Bardzo wysoką tolerancję na alkohol wtedy miałem. To był takie już pół roku przed zapaleniem trzustki. Tak jak wspominałem, to było 0,7 litr dzień w dzień. No i powiedzmy już taki wypity, wsiadam do tego busa, uśmiechnięty, uradowany, z flaszką pod pachą i do chłopaka obok, który siedzi, którego oczywiście nie znałem, napiłem się, mówi, nie jestem alkoholikiem, trzeźwym, a ja zepsuł mi komfort picia.
tak fajnie śmiałeś do Grecji, a ten już tutaj tak coś zamącił. Mówię, dobra, nieważne, to z tym nie gadam. I z drugiej strony siedział drugi Marek. I mówię, to może jednego wypijemy. Nie, nie piję, jestem alkoholikiem. Ja sobie myślę, no kurna, co za wyjazd. I to był pierwszy moment, kiedy ktoś mi powiedział, że jest trzeźwym alkoholikiem. I to był też moment, gdzie ja zacząłem w sobie jakoś tak pracować, że kurna, może coś za dużo, może coś tu nie gra, może... No zadziałało to na mnie, więc myślę, że jak ileś tam osób mnie zobaczy, czy na żywo, czy w internecie i zobaczy, nie wiem, fajnego, uśmiechniętego faceta z żoną, z dzieckiem, z pasją, stwierdzi, kurna, może ja też tak mogę. Też chciałbym jakby trochę powalczyć z takim stereotypem. Okej, może to jest stereotyp w mojej głowie, a nie w głowie każdego Polaka, więc z takim swoim stereotypem, że trzeźwy alkoholik to jest taki, no jest smutnawy pan po 50, z wąsami, w marynarce z lat 80. chodzi do kościoła 4 razy w tygodniu, ma wpiętą, nie wiem, taki Maryjkę i no nie wiem, taki Lech Wałęsa i połączony ze Świadkiem Jehowy. No kurna, no nie chcę być takim alkoholikiem, chcę być kurna, nie wiem, fajnym, przystojnym, sympatycznym, dumnym z siebie, trochę się chwalącym, trochę potrzebującym atencji, z pasjami, facetem, który po prostu żyje. I takich alkoholików ja spotykam na pęczki. No, większość znajomych, których mam, są właśnie ludzie, nie wiem, koło 40, czyli jeszcze młodzi, piękni. I kurna, można być, naprawdę, będąc alkoholikiem, można mieć dużo fajniejsze, trzeźwym alkoholikiem oczywiście, można mieć dużo fajniejsze życie, niż miało się wcześniej, bo dzięki swojej chorobie trafiasz na terapię, a dzięki terapii poznajesz siebie. To też patetycznie zabrzmiało. Ale to nie, to bardzo ładne zakończenie z tej rozmowy, uważam. Tak? Tak. I tutaj super. Postawimy kropkę. Dziękuję Ci, że przyjechałeś do mnie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.